Z tej strony etyczna. Dzisiaj wspólnie sprawdzimy sobie, jak wygląda stan termopadów oraz pasty termoprzewodzącej w naszym laptopie po ponad roku grania dość intensywnego w GTA. No i niedawno zacząłem grać w Cyberpunka. To, co się dzieje z temperaturami przy nim, możecie się domyślać. Zapraszam. Okej, możecie słyszeć, że jest nieco inna akustyka, bo mam jeszcze okno dodatkowo uchylone. To jest niezbędne, jeżeli będziemy musieli wymieniać, właśnie zdejmować nasze chłodzenie. Jeżeli w naszym pokoju jest bardzo duża tendencja do kurzenia się, to zalecam wręcz, żeby powietrze w jakikolwiek sposób miało szansę się nawilżyć, a tak się składa, że akurat pada u mnie za oknem, ale dobra. Przejdźmy do sedna, chociaż to też jest akurat istotne, środowisko, w jakim będziemy to robić. A dzisiaj właśnie sprawdzimy sobie, jak się mają pasty termoprzewodzące, termopady i ogólnie wszystko w naszym labku, co się kryje tym razem pod chłodzeniem. A więc dobra, przejdźmy sobie do rozkręcania. Oczywiście przede wszystkim zasilanie bateryjne, oczywiście zasilacz to już odłączony standardowo. Nigdy tego nie robimy na podłączonym zasilaniu bateryjnym ani zasilaczu, bo wystarczy, że nam chociażby jakaś śrubka spadnie tutaj na ścieżkę, już może ładne zwarcie powstać na którymś z układów, albo na kluczu górnym lub też dolnym MOSFETa odpowiadającym za sekcję zasilania, w tym wypadku sekcję ładowania baterii. Czyli prawdopodobnie tutaj ten klucz by się mógł uwalić, albo ten, albo ten, albo ten. I to by nie było już ciekawe. Przez taki jeden błąd, jakby na zasilaniu właśnie chociażby na ścieżkę właśnie, która idzie od tego klucza, spadła śrubka. Bo jak widzicie, ścieżki są pokryte laminatem, no ale gdzieniegdzie są takie punkty. Są takie punkty projektowe, w których właśnie są między innymi zworki, takie jak tutaj. I może taki punkt z innym punktem się spotkać, a odległości, jak widzicie, są tu bardzo malutkie i mogłoby się stać mega szkoda, a tego byśmy nie chcieli, bo na przykład przy tym punkcie tutaj mamy masa, a tutaj mamy plus 5 V i wiecie, co by się mogło stać po zwarciu tego przez dłuższy czas. A dobra, 2 minutki takich rzeczy organizacyjnych, teraz możemy przejść do sedna. Zdejmujemy nasz radiator. Oczywiście nawet jakbyśmy chcieli zakładać pastę, to mamy nasze śrubki podpisane, gwinty. Jak dobrze widzimy, tutaj jest 1, tutaj jest 2, tutaj jest 3, tutaj jest 4. Zakręcamy na krzyż, żeby ta pasta po przygnieceniu naszą płaską powierzchnią właśnie radiatora równomiernie się rozprowadziła. A w razie co, jakby coś tutaj było stwardniałego, no to jestem zaopatrzony w, co prawda, już bodajże 2,5 grama MX4 2019 Edition. A więc taka ani za płynna, ani za gęsta, taka w sam raz, można powiedzieć, pasta. Chociaż Thermal Grizzly oczywiście tutaj by się lepiej nadało. Aczkolwiek no niestety taką nie dysponuję i problem teraz może być z dostępnością w takich sklepach lokalnych, bo wiecie, jaka jest sytuacja, ale dobra. Używajmy tego po prostu, co jest. Arctic MX4 to też bardzo dobra pasta. Stosunek cena-jakość nie jest wcale zły w jej przypadku. Dobra. No to co, odkręcamy radiatorek. Pierwsza śrubka, druga śrubka i tak dalej. Pamiętajcie, na początku może iść ciężko. Nie róbcie czegoś takiego, że idzie ciężko, jedziecie po gwincie, bo w taki sposób gwint jedziecie. Po prostu dociśnijcie mocniej śrubokręt wówczas i z najmocniejszym dociskiem na początku ruszamy, aż śrubka ruszy. I najważniejszy jest ten początek i jak już śrubka ruszy, to na spokojnie. Ta śrubka akurat była na niej tutaj plomba serwisowa, aczkolwiek jak widzicie, sam, ja jestem tutaj sam sobie serwisantem. Nawet bałbym się tego laptopa oddawać do serwisa Asusa, już naprawdę wolałbym sam cokolwiek tutaj zrobić, jeżeli cokolwiek by się tutaj zepsuło. Nie oddałbym tego w ręce serwisu, a więc ta plomba jest nam po prostu niepotrzebna w moim wypadku. Wy, jeżeli się nie znacie, nie radzę wam tego, bo nawet jeżeli nie zedrzecie tej naklejki, to odkręcając ją po prostu przebijecie się przez nią i to już będzie widać, że gwarancja jest naruszona. Ja tutaj ją troszeczkę bardziej naruszyłem, ale dobra. Trochę odkręcimy sobie śrubkę pierwszą, teraz bierzemy się za śrubkę drugą. I tak na krzyż, odkręcamy i zakręcamy. Dobra, tak samo zarówno na
procesorze, jak i na naszej karcie graficznej. Tak, tutaj jest nasza grafika, bo mamy odpromienniki na VRAM, jak widać. A tutaj jest, z tego co widzę, chyba nawet po samym formacie, tak, tutaj chyba powinien być nasz sam procesor. Zresztą zaraz się okaże, jak zdejmiemy radiator. Chociaż po obramówkach tak naprawdę tutaj już widzę, że tu jest nasz procek, czyli tutaj jest nasz Ryzenek. Dobra. I powiem wam, o dziwo, rozwiązanie tu jest ciekawe, ponieważ śrubki są bezpośrednio przykręcane do obudowy i nie ma takiego rozwiązania jak w konstrukcjach Intela, że pod śrubkami są gwinty i one po prostu wiszą na tych mocowaniach, tylko po prostu śrubki się całkowicie odkręcają. Dość ciekawie, tak prosto po prostu. Dobra, ciężko będzie mi to złapać, ale teraz będzie najcięższy moment, tak naprawdę. I wiele osób mi tak naprawdę zaznaczyło, nie no, w sumie wiele osób, jedna osoba chyba zwróciła mi uwagę w komentarzu, że co ja robię, że na płytę główną kładę szklankę z napojem, czy tam w tym wypadku kufel, który robi mi za statyw od telefonu. No, jak wiemy dobrze z elektryki, szkło nie przewodzi prądu, a jeżeli w środku nic nie ma poza osadem i jest zupełnie pusto, to nie widzę tutaj żadnych przeciwwskazań, tak naprawdę, ponieważ nie ma co nawet zewrzeć tutaj czegokolwiek. Taka ciekawostka. Nigdy nie nagrywam, chociaż nie, nigdy nie nagrywam tak naprawdę, kiedy miałem jakąkolwiek ciecz tutaj w środku. O ile dobrze pamiętam, ale dobra. Teraz najgorsza część, czyli ściąganie chłodzenia. Nie musimy oczywiście tutaj ściągać wentylatorów. Powinno ono zejść samo. O, tutaj już się odkleiło. Dobra, słyszałem, jak puściła pasta termoprzewodząca. Z grafika, jak widzicie, wygląda bardziej solidniej. I tutaj są wszędzie ponakładane termopady. Prawdopodobnie jest tutaj, żeby to odeszło, trzeba troszeczkę więcej siły. Aczkolwiek nie chcę wyjąć tego radiatora, żeby potem nie było problemów z odprowadzaniem ciepła. Ale ja już czuję, jak to po prostu nie chce odchodzić. A widzicie, jakie to jest w ogóle łączenie tych heatpipe'ów z tym. I teraz pytanie, jak się tutaj do tego dorwać, tak, żeby tutaj nic nie, żeby tutaj zbytnio nie zrobić nic złego. Spróbujemy od dołu śrubokrętem. Jak wiemy, na naszej płycie nie ma prądu, jedynie BIOS jest lekko podtrzymywany. O, dobra, i trzeba po prostu te niektóre punkty podważyć i wtedy całość powinna zejść, z tego co widzę. Tutaj już jest trochę bardziej skomplikowanie, jeśli chodzi o ściąganie tego wszystkiego. Bo wszędzie pasta termoprzewodząca dobrze trzyma. Ktoś tam się skarżył, że nawet u kogoś ta pasta potrafiła być zupełnie wyschnięta właśnie w takim samym lapku. A więc zaraz to tak naprawdę zobaczymy. Okej, ten dźwięk mi się nie podobał bardzo. Bardzo mi się ten dźwięk nie podobał. Brzmiało to bardzo źle. Spróbujmy póki co łapać za radiator. Okej, od strony AMD już odchodzi. Od strony procesora. To od tej strony też odchodzi, tylko tutaj góra chyba właśnie ten kawałeczek tasiemki to trzyma. Chyba ten kawałeczek taśmy tu trzyma lekko. To go odepniemy. I zobaczymy, czy odejdzie. I czyż zobaczymy. Nasz procek w całej okazałości. Tak, tutaj już puszcza ładnie. O. I voilà, że tak powiem. Musicie to zobaczyć. Z mojej perspektywy. Tak to wygląda. Tu jest nasz chip NVD. Nie narobiliśmy jakichś szkód. Żadnych praktycznie. Pasta termoprzewodząca, jaki ma teraz stan skupienia? Powiem wam, tutaj wydaje się, że powinno być tego trochę więcej, chociaż to się może tak rozsmarowało, ale dobra. Tutaj widzę, że jest jakaś gęstsza zastosowana na chipie. O, ten NVIDII, patrzcie, mało tego. Wszystko się na boki rozeszło, a tu środek? Pusty, okej. Teraz jak jest na naszym procesorze? Tutaj mamy procesor nasz AMD, też pastą nieźle zawalony. Tutaj jest taśma kaptonowa oprócz tego. Kurczę, twarde jak kamień.
Ale powiem wam, po tak krótkim czasie użytkowania, zobaczymy, jak jest zawalone chłodzenie jeszcze może. Jak przy okazji. O, tu jest jakiś kotek. Nie, to chyba jest fabryczny od tego. Tak myślę. Aczkolwiek nie, chłodzenie nie jest jakoś zawalone tutaj. Są te małe kotki właśnie na tych bokach, bo na tych bokach właśnie obudowa zasłania i uniemożliwia im zejście stąd, że tak powiedzmy, w sensie przedmuch tego. I tutaj akurat na bokach mogą się zbierać. To jest racja, pędzelkiem to przeczyszczę. W sumie nie ma wiele do czyszczenia po prostu. Same boczki, bo tak to tutaj, jak widzicie, ładnie wszystko jest przedmuchiwane. Tylko i z tej strony, i z tej strony, ale to już jest niestety błąd produkcyjny, bo po prostu klapa zasłania te końcówki wywiewu. Dobra. Tyle. A jeśli chodzi o pastę termoprzewodzącą, no, trzeba będzie nałożyć raczej jak nic. Z tego co widzę. Na termopadach wygląda to już w miarę lepiej, ale na procesorze nie ma praktycznie w ogóle na rdzeniu na boki się tylko rozeszła, jak zwykle. Tak samo na GPU. Nie wygląda ta pasta jakoś najlepiej, szczerze mówiąc. Widzicie to? Całkiem twarda. Tak. Nie powinienem takiej paście pozwalać tutaj bytować, tylko nie za mocno, żeby nie podrapać miedzi, bo wtedy nieco oporność się zmniejszy. Chociaż spójrzcie w ogóle, ten radiator wygląda jakby był tutaj podrapany. Ślady drapania są. Nie jest zupełnie gładka ta powierzchnia, tak jak tutaj na GPU. Dokładnie. Tylko są takie ślady drapania, ale to na bokach. Najważniejsze jest to, że na samym radiatorze nic nie ma. W sensie w tej okolicy, gdzie jest rdzeń, bo tutaj jest tak naprawdę największa przestrzeń, którą się wydostaje ciepłe powietrze, czyli właśnie tutaj przez rdzeń i właśnie temperatura z rdzenia z samego krzemu przechodzi na nasz radiator miedziany. Dobra. Nie powinienem śrubokrętem tego drapać, ale widzę już, że to jest po prostu twarde i to nie jest żaden rodzaj pasty. Jak z kolei na VGA to wygląda? Możemy robić serpentynki jak pewien YouTuber skrobiący plastik z telefonów. Tak, fajne serpentynki. Okej, ściągamy to wszystko, zakładamy MX4, mam nadzieję, że 2,5 grama starczy. Z tego co widzę, na kostkach VRAM jest chyba inny rodzaj pasty. No, także to chłodzenie akurat jest dosyć przemyślane, bo chłodzone są tutaj tak naprawdę idławiki nasze. Nawet są chłodzone tutaj układy, to są chyba MOSFETy, klucze, tak, górny, dolny od grafiki. Bodajże od zasilania grafiki, tam. Także jak widzimy, tutaj jest to dosyć przemyślane, tylko ta pasta, nie wiem czemu jest w takim stanie, w jakim jest. To mnie jedynie martwi. A więc tak, chyba trzeba będzie się jednak pozbyć z tego rzeczy takich priorytetowych, jak przede wszystkim krzem od grafiki i krzem od procesora. Dławiki i te jakoś sobie poradzą jeszcze na tym. Ale żeby nie było tak, najchętniej bym na wszystkim to wymienił. Już, żeby mieć z głowy to. Tylko nie wiem, czy starczy te 2,5 grama. Jakbym miał całą strzykawę, to na spokojnie, a tak to trzeba będzie trochę bardziej oszczędnie jechać. Ale no dobra, najpierw ściągnijmy to wszystko. Bo nie może być takiej twardej pasty już po roku na tym. Ktoś mówił właśnie, że miał taką siwą. Mi się wcześniej wydawało, że ona była biała, tylko pod wpływem temperatury ona się taka zrobiła siwa, albo mi się wydawało, bo naprawdę widziałem gdzieś tutaj pastę, która miała dosłownie kolor biała, a teraz tego nie widzę. Co mnie zadziwia, No dobra, naprawdę. Idę po wacik i to ogarniemy. Dobra, i w tym wypadku, jeżeli nie macie izopropylowego, to przede wszystkim waciki kosmetyczne i spirytus salicylowy do takiej robotki są bardzo przydatne. Tylko, no wiecie, wada spirytusu salicylowego, a tamtego jest taka różnica, że salicylowy zostawia po sobie osad i trzeba go potem ściągać, a izopropylowy już nie. Z tego co pamiętam.
Albo po prostu w izopropylowym osad sam schodzi. Albo schodzi wolniej, ale schodzi. Już mniej więcej nie pamiętam, jak on działał, bo dawno go nie stosowałem, ale dobra. Dobra, już nasz piękny krzem powoli się odkrywa. Z tej pasty zaschniętej, tak już nawet widzimy AMD logo Ryzen. Pięknie. Czyż nie? Aha, AMD Ryzen, już mamy nawet numer seryjny naszego procesorka. Teraz jeszcze boczki byśmy tutaj, przydałoby się też z tej pasty pozbawić. Więc tutaj coś takiego delikatnego by się przydało. Drewno, w tym wypadku jest na to jeszcze chyba taśma kaptonowa, co prawda. Tak jest na tym, a więc nie mamy się czego bać. Możemy tutaj spokojnie skrobać dookoła i właśnie drewno jest do takich rzeczy najlepsze, albo plastik, żeby po prostu samego krzemu nie uszkodzić. No, nasza pasta jest już nieźle skrzepła, a to dopiero rok, a więc pozdrawiam, nie wiem co tutaj nałożyli, ale MX4 na i5 w laptopie mojego taty, który niedawno umarł, a pasta przeżyła. Tak nie wyglądało po 3-4 latach na użytkowania na rozwalonej karcie graficznej, a więc nie wiem co oni do tego laptopa włożyli, naprawdę. Jak widać, na niektóre rzeczy trzeba po prostu lepsze samemu dokładać. Tak. I voilà, mamy piękny rdzenik znów czyściuteńki. Tak. Czyściuteńki można już na niego nakładać. Pastkę. Ale wszystko naraz tak najlepiej zrobić. Czyli co jeszcze? Grafika nas czeka. Wziąłem się za to o której godzinie? 21. O 20 się wziąłem, 21 już jest, a więc no. Fajnie, troszeczkę czasu tutaj spędzimy w każdym razie. Dobra, teraz znów nasączamy lekko spirytusem. I ściągamy kolejną. Od razu mówię, ten odcinek będzie dość sporo trwał. Chyba, że zrobię cięcia. Najważniejsze, żeby rdzeń był czysty i tutaj jego okolice z boku, żeby nie wystawało powyżej rdzenia. Żadne skrzepy, także to możemy akurat usunąć tutaj śrubokręcikiem cienkim. Takie cieniutkie rzeczy z boków, nie będziemy tego tym razem odklejać. Bo tutaj nie widzę takiej konieczności po prostu. Ajajajaj. Czuć po prostu, kiedy się po krzemie przejeżdża. Taki charakterystyczny dźwięk. A więc pamiętajcie, nie za mocno, tutaj trzeba bardzo delikatnie, bardzo precyzyjnie to robić, chociaż to tak może nie wyglądać z waszej perspektywy, ale z mojej tak jest. Nie może być ani za duża siła nacisku, ani od dołu, ani od góry, ani od boku, bo od dołu mamy sam nasz chip, a od boku mamy rdzeń, także nie możemy ani uwalić ścieżek na chipie, czyli na naszym wokół naszego rdzenia ścieżek, które idą do niego, wychodzą z niego, oraz naszego rdzenia nie możemy uszkodzić. A więc jest ciekawie. Ale spoko, dobra. Tak już większość chyba oczyściliśmy. Wygląda to już o wiele lepiej niż było. No może tylko tutaj, o, w tym kanciku, bo to jest tak bardziej widoczne, ale dobra. Tutaj też. Dobra, teraz oczyścimy go spirytusem, tak od boku, od góry, tak. Dobra, już nasz rdzeń zaczyna pięknie wyglądać, a w sumie nawet boki. Jeżeli ktoś ma paznokcie, to po prostu jak są te kornerki tego rdzenia, to jak jest korner, tam wkładamy paznokieć i w taki sposób boki. Czyścimy nasze rdzenie. Jest to bardzo dobry tip, taki ode mnie serwisowy. Jeżeli tego wcześniej nie zdrapaliście dokładnie. Ale dobra. Już to zaczyna wyglądać coraz ładniej, coraz bardziej sensownie. I tak w głównej mierze możemy nakładać nową pastę na procesor i na naszą Nvidię, bo na to starczy. A na resztę to zobaczymy, ile zostanie na koniec. Przede wszystkim priorytety, czyli to, za co w głównej mierze
Odpowiada za pracę naszego laptopa, czyli CPU i GPU w naszym wypadku. Tutaj mamy zintegrowaną dodatkowo właśnie tą VGA, bo jak widzicie, nigdzie nie mamy osobno chipu do Integry. To jest tak samo zintegrowane jak w Intelu. No i dobra. Dlatego ten chip właśnie jest taki prostokątny, a nie kwadratowy jak w przypadku Nvidia, bo tutaj mamy sam chip graficzny, tutaj mamy trochę procesora i trochę Integry w jednym. Dlatego jak patrzycie tam w odczycie, w menedżerze zadań, ile temperatury ma GPU2, czyli ta Vega, to jest tak naprawdę jednocześnie temperatura procesora, taka ciekawostka. A GPU2 to jest właśnie temperatura Nvidia, nawet jest podpisane jako GTX 1650. Dobra. Przydałoby się nałożyć pastę. Jaką by tu metodę wybrać? Ale jeszcze trzeba oczyścić nasz radiator z tej pasty. Spójrzcie tylko. Drewno też ma mniejszy stopień twardości niż miedź, a więc możemy tym spokojnie drapać. Miedź miedzią, czyli śrubokrętem, no to już wyrządzimy rysy. A tak to bez żadnych obaw. O matko. O matko. O matko. Wyschnięte na kość. I to ma ciepło odprowadzać. A, nawet Thermal Grizzly nie ma takiej konsystencji. W ogóle Thermal Grizzly nie dochodzi do takiej konsystencji aż kamienia. Bo to jest po prostu już prawie skała. I teraz trzeba to zdrapać. Ach, także patrzcie się i uczcie. Jeżeli wasza pasta termoprzewodząca przybierze taką formę, no to od razu wymieniajcie, naprawdę. To są po prostu kamienie. Tak to można nazwać, naprawdę. No nie, taka pasta się nie nadaje już do przenoszenia ciepła. Dobra, jest już czyściusieńko. Jak widzimy, ten rdzeń rzeczywiście jest od CPU jakoś dziwnie porysowany, chociaż ja tutaj nic nie robiłem. Na GPU już jest trochę lepiej, aczkolwiek też jest miejsce, gdzie są ryski, tak fabrycznie. Serio, wacikiem czegoś takiego bym nie zrobił. A więc to akurat jest ciekawe. Ale okej, najważniejsza jest pasta termoprzewodząca, która i tak wypełni te ryski, a więc to akurat nie ma znaczenia. Najważniejsze, że krzemy nie są żadne naruszone w żadnym stanie. A więc okej. Więc tak, bierzemy MX4 i metoda nakładania pasty. Najbardziej wydajna byłoby tutaj machnięcie po prostu kreski i tutaj kropki takiej większej, ale chyba coś mi podpowiada, tak myśląc przyszłościowo, że jednak lepiej byłoby tutaj zrobić metodę na X-a. Tak. Chyba to będzie lepsza metoda. I jeśli trochę zostanie na koniec, po nałożeniu tutaj X-a i tutaj X-a, to jeszcze na tym X-ie tutaj pojedynczo kropka, 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 kropka. I dobra. A więc jedziemy póki co. Postaram się dość oszczędnie, aczkolwiek no wiadomo, to jest AMD i tutaj dość dużo ciepła się naprawdę wydziela. Ale okej. Także jak sami widzicie, to nie lata zabiłyby waszego laptopa, w tym wypadku tego. Tylko w tym wypadku, no, słabej jakości pasta termoprzewodząca, czyli ciepło. Z czasem ten krzem by się zaczął wypalać od zbyt dużych temperatur i tak to go uchronimy od tego właśnie. Od słabej jakości pasty tu nałożyli, no nie ukrywajmy. Dobra, tu mi się trochę za dużo nałożyło. Dobra, to się rozpłynie i tak. Ta strzykawka ma taki sobie podajnik, ale dobra. Okej. Muszę mieć wyobraźnię przestrzenną, jak to będzie wyglądać, kiedy nałożymy tutaj na to taki płaski rdzeń, jak to się rozejdzie. Nie wiem, czy nie za dużo. Ile mamy jeszcze? Jeszcze mamy 2 gramy. Dobra, czyli pół grama zeszło na procesor. No to powinno starczyć na resztę. Dobra. Trochę może nie chlujnie machnąłem, ale spoko, to i tak się wszystko rozejdzie, rozpłynie. Tutaj. Tak naprawdę. Miało być na X-a, a wyszła gwiazdka z tego w konsekwencji. Tak. Tutaj jeszcze. Dobra, to się rozejdzie i tak na płasko. Na to nie patrzcie.
Ważne, że jest pasta świeża. To jest przede wszystkim najważniejsze dla naszego labka. Będzie mógł w końcu odetchnąć nieco. I teraz co? GPU nasze główne. Bo tutaj teoretycznie mamy APU, czyli mamy i GPU, i CPU w jednym, i Integrę w tym wypadku. Nie takie gamingowe APU, co prawda, ale mamy Integrę do obsługi desktopa naszego. Czy tam Discorda, chociaż Discord to dziwo, też ma akcelerację sprzętową i GTX-a u mnie używa. Czasami właśnie widać takie przełączenia. Dobra, tutaj już nie kombinujmy, to się ładnie rozsmaruje. Tak naprawdę przydałoby się to szpachelką ładnie zrobić, ale tak naprawdę ciężar zrobi swoje. Radiatora, dobra. No to teraz się chyba Nvidią zajmiemy. Jeżeli mam jeszcze 2 gramy na Nvidię, pewnie pójdzie pół grama, bo to nie jest zbyt duży kawałek krzemu. No to na spokojnie jeszcze powinno starczyć na całego laptopa, dosłownie na styk w takim razie. Okej. Dobra, zaczynamy. Tutaj troszeczkę mniej. Hop, 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 hop. Ale no bez przesady też z tą oszczędnością. Okej. O! Pięknie, tutaj zrobimy na taką X gwiazdkę. Okej, tam trochę za mało. Okej. Dobra, ze względu na to, że trochę oszczędniej, no to ile zeszło? Patrzcie, nawet bardzo mało poszło, bo trochę rozciągnęliśmy, a więc jeszcze wywalniemy takie solidniejsze gwiazdki tutaj. 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 Aha, tutaj. Aha, i tutaj. Dobra. I patrzcie na to, jak to wygląda tak zewnętrznie, bo tak jak już w przypadku procesora wcześniej mówiłem, to się ładnie rozejdzie. I ciekaw jestem, jakie będziemy mieli wtedy temperatury, bo tak to na pulpicie na wyschniętej paście miałem 60 stopni. A na Intelu 5. generacji, no na tej samej paście miałem jakieś 51. Chociaż co prawda to jest AMD, wiadomo, tu temperatury są wyższe nieco. Ale no, jednak to powinna być znaczna poprawa na paście wyschniętej, a jakiejkolwiek paście. No w sumie wyschnięta to jest jakakolwiek tak naprawdę. W każdym razie no, świeża pasta, wyschnięta pasta, powinna być naprawdę wielka różnica. Dobra, akurat na te elementy nie będziemy nakładać pasty, bo po prostu ta pasta, która jest tutaj obecnie, z której jak widzicie uformowałem już parę ładnych termopadów, ona właśnie ma o wiele bardziej dostosowane elementy odprowadzające ciepło. Ona jest po prostu bardziej, ona lepiej sobie radzi z tym odprowadzaniem ciepła, tak, elementy, no w skład jej, tak. Ale ogólnie to jest właśnie pasta typu ciastolina i ona jest o wiele gęstsza. I właśnie po tym na przykład meczecie rozpalnej, że się ona nadaje, że po prostu możemy z niej właśnie formować idealnie kształty. Wziąłem tutaj właśnie resztki od promienników od radiatora i naniosłem na nie i jak widzicie bardzo ładnie wszystko się tutaj formuje, a więc nie ma sensu tego zmieniać. Tak naprawdę to ma o wiele większy stopień odprowadzenia ciepła niż ta pasta, chociaż tą pastą możemy nawet overclocki robić, a nasz lapek sam sobie robi overclocka, więc tutaj się idealnie to nada na nasz procesor. Właśnie ta pastka. Zostały nam aż 2 gramy, powiem wam. A więc nie mam już na co wykorzystać. Teraz myślę tylko tak. Nie, jak to. Tak, jak pójdzie na to od promienniki, to teoretycznie to ma większy stopień, bo jeszcze myślałem, żeby to dodatkowo dorobić warstwę MX-em. Chociaż nie wiem, jakby to wyglądało w praktyce z tymi temperaturami. Jakby wyglądało złączenie pasty MX-a z odpromiennikiem. To jest eksperyment. Tak troszeczkę. Zobaczymy, jak to się przyjmie. Aha. MX się podobnie zachowuje jak ta pasta z tego, co widzę. Co tutaj jest na tym. Ona w ogóle nie jest wyschnięta. Można ją ładnie formować. To chyba możemy zrobić integrację jednej pasty z drugą. Dobra. Będzie wyżej.
Będzie lepiej. Zobaczymy. Ciekawie. Bo i to można formować tą pastę, i to można formować. Ta nie jest zaschnięta. Czemu by nie? Spróbujemy zrobić ciekawe, co z tego będzie, co nie? Bo jak widzimy, emiksik też jest bardzo gęsty. Ale to może być ciekawe. Bo emiksik będzie tutaj zbierać właśnie po tej rzadszej, bo on ma troszeczkę rzadszą konsystencję niż to i na to. I może to ciekawie odprowadzać to ciepło, powiem wam. Takie eksperymenty tylko u mnie. Dobra, chyba zakładamy nasze chłodzenie i kończymy tą robotę. Tym bardziej, że jutro wyjeżdżam, a już jest 22, po 22.11 dokładnie. I chyba pora to jak najszybciej skończyć, by móc odpalić chociażby Armory Crate i zobaczyć, jakie to temperatury robi. Lecz wpierw pójdę umyć rączki, żeby tu niczego nie ubrudzić. Ani chłodzenia, ani nic. Ła, to się nazywa brudna robótka. Dobra. Pamiętajcie, po takim czyszczeniu oczywiście spirytusem salicylowym również przemywamy nasz radiator, sam nasze kontakty naszego radiatora samego, żeby ta pasta ładnie się tutaj przyjęła i żadne bąbelki pod wpływem ciepła nie powstawały przez te substancje, które zostały z poprzedniej pasty na przykład. To już akurat jest taka mocna hipoteza, że po prostu, żeby ta stara pasta się nie tworzyła po prostu żadnej powłoki takiej, która by utrudniała to odprowadzanie ciepła, tak mówiąc w skrócie mocnym. WST3005. Docinanie nowej taśmy kaptonowej to udręka, szczególnie pod taki kształt nietypowy. Stara jest tutaj. Jak widzicie, nawet się rozerwała, była koncepcja sklejenia tego taśmą dwustronną, ale już bez sensu. Postanowiłem dociąć nową. Jest nowa docięta. Jak widzicie, chociaż to i tak się wszystko ładnie rozejdzie, bo tej pasty jest tu kupę. A więc już to widzę. Dobra, prędzej czy później ta chwila i tak by nadeszła, a więc no, kochani moi, zakładamy radiator. O, tak. Już mi nawet lampka padła na USB, ledwo świeci, ale jeszcze cokolwiek widać. Dlatego musiałem się posłużyć dodatkowym światłem. Ja musiał ładowarkę w to najlepszą skombinować, bo ta za mało prądu dostarcza i nie wyrabia po prostu świecąc ciągle i doładowywać jednocześnie akumulator ze środka. Dobra. Trzeba go teraz ładnie nałożyć z honorami. A więc oczywiście tutaj dwie ręce będą mi potrzebne obowiązkowo. Czyli chyba za dużo nie zobaczycie. Chociaż postaram się, żebyście zobaczyli, jak tu będzie zakładany radiator. O! I chyba nawet mieści się w kadrze całkiem wszystko, co musicie widzieć. Tak. A więc dobra. Radiator w dłoń. I nakładamy. A więc tak, spokojnie tu. I voilà. Puszczamy. W ogóle tutaj pasta jeszcze jest seria. Dobra, skrzepy poprzednie jeszcze. I voilà, w taki sposób nasz radiator jest praktycznie nałożony. Teraz nic nie będziemy kompletnie dociskać. Tutaj taśmiemkę się poprawi na koniec, jak już to będzie dociśnięte. Bo tutaj jest taśma taka miedziana, nie wiem po co, poprowadzona do masy. Tutaj do gwintu. Pod którym, jak widzicie, dobrze jest masa, idzie na obudowę, także tutaj jest masa na radiatorze. A więc wszystko jest ładnie spolaryzowane właśnie po tej taśmie. W tym wypadku aluminiowej to szło, a raczej idzie masa, także dobra, od gwintu. Śrubki będziemy przykręcać, tak? Z lewego kontra z prawego. Powiem wam, że mają identyczne gwinty, a więc... Ale na szczęście mamy numerację tutaj, także wiemy.
mniej więcej jak to przykręcić. Śrubokręt namagnesowany, zalecany przeze mnie jak najbardziej do takiej roboty. Nie jakiś tam prościutki. Dobra, wszystko widać. Może jeszcze lepiej będzie widać, tak? Okej. I lecimy. Jedyneczka, dwójeczka, trójeczka, czwóreczka w tym wypadku. A więc zaczynamy od jedynki. Tutaj. Ajajaj. Dobra, od góry. I wkręcamy. Jedyneczkę. Tak, troszeczkę, żeby złapało. I teraz dwójeczkę. Również tak troszeczkę, żeby złapało. Ja mam cały czas wyobraźni, co się dzieje pod tą pastą, pod tym naciskiem. A więc póki co ją formujemy, naszą pastę. Ok, również tak troszeczkę, no troszeczkę mocniej niż tutaj, a więc tutaj. A nie, dobra, tak mniej więcej, żeby był taki malutki opór, właśnie. Dobra, idealnie. Teraz czwóreczkę w takim razie, również do takiego malutkiego oporu. Dokręcamy. Nie mówię tego z żadnej instrukcji, tylko wszystko z głowy. Również dokręcamy, żeby był niewielki opór. Póki co luz, luz, luz. O, właśnie już się pojawił maleńki opór. Zostawiamy to tak. Teraz piąteczka. Aha, to miało iść 1, 2, 3, 4. A my to zrobiliśmy. 1, 2, 3, 4. No spoko, nic nam się nie stanie, ze względu na to, że nie przykręcamy teraz nawet do pełna, no to ta pasta i tak się ładnie tam powinna uformować. Tak naprawdę. Ale dobra, bo dokręcamy tak tylko troszeczkę, żeby był malutki opór. Dobra, fokus macie na ręce, teraz fokus macie na gwincie. O, 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 o. Widzicie, widzicie? Już próbuję mocniej. Dobra, jeszcze jest. O, i już jest. Teraz już jest wyraźny opór. Dobra. Dobra, to teraz nasza grafika. I na koniec będziemy skręcać to zupełnie. Naprawdę chcę to zrobić idealnie po prostu. Tutaj była jedenka, dwójka, trójka, czwórka. To teraz lecimy z naszą piąteczką. Tak, tutaj jest nasza piąteczka. I tutaj również do takiego lekkiego oporu, nie jakiegoś mocnego. Teraz widzicie, tutaj chip grafiki. Ok. O. Dobra, jest lekki opór. Tak, dokładnie do tego momentu. Teraz w takim razie szósteczka. Szósteczka się kryje, jest schowana tutaj troszeczkę. Taśma ją zakrywa, jak dobrze widzicie. O, tutaj w tym miejscu dokładnie. Tu jest nasza szósteczka, tu jest siódemeczka, a tu jest ósemeczka. Tak? Tak. Dobra. Czyli teoretycznie dobrze to zrobiliśmy, tylko na odwrót. Dobra. Teraz tutaj naszą szósteczkę, również do takiego maleńkiego oporu i na koniec na maksa do całkowitego oporu. Już. Dobra, dobra, dobra. O, właśnie do tego miejsca. I teraz siódemeczka, ósemeczka. Wow, nie spodziewałem się, że taką robótkę sobie załatwię na noc. Dobra. A więc lecimy siódemeczka tak samo do mniej więcej identycznego oporu. Tutaj identycznie. To jest bardzo kluczowa rzecz, bo od tego zależy tak naprawdę, jak nasza pasta się rozprowadzi. O kurczę, to już trwa w godzinę, 2 minuty. Jak ja to dotnę, żeby do chociaż 45 minut, już mniejsza z tym pół godziny. Dobra, tu już jest opór. Ok, i teraz ósemeczka. Ostatnia nasza śrubeczka. Do oporu takiego, wiecie, minimalnego. O, takiego marginalnego, dobra. Jak już mamy wszędzie takie marginalne opory,
mniej więcej, to tutaj, to teraz poprawiamy. Dobra, tutaj był za mały opór. O, już się pojawił taki marginalny. Dobra, to teraz poprawiamy te takie luzy. Jedyneczkę poprawiamy, dwójeczkę poprawiamy. Voila, tu już jest porządniejszy opór. Teraz trójeczkę. No, zrobimy w taki sposób tam, bo odwrotnie zrobiliśmy, ale to nie ma problemu. Żeby był taki już porządny opór, jest porządny opór na trójeczce. Teraz czwóreczkę w takim razie. Okej. I teraz robimy najporządniejszy opór, czyli tutaj już będę musiał zmienić końcówkę, bo mam krzyżaka, bo mam płaską i to muszę zmienić na krzyżaczka. Dokładnie tak. To muszę już zmienić na krzyżaczkę, żeby śrub nie zjechać, bo będę naprawdę na nich bardzo mocny opór teraz wywierać. A nie chcemy uszkodzić naszych gwintów. Co prawda mam takie zamienne śruby, ale okej, tamte też nie są idealne. I dobra, i robimy teraz docisk na maksa. I jedyneczka do całkowitego oporu. Wow. Mam nadzieję, że to gwint. Tak, to gwint mi się wsunął w śrubokręcie, bo tak mi się obsunął śrubokręt. Dobra. To była jedyneczka. Teraz na maksa dwójeczka. Jest na maksa, mocniej być nie może. Dobra, teraz trójeczka na maksa. Dobra, teraz czwóreczka na maksa. Docisk na maks w gwint i dokręcam do końca. Dobra, procek zrobiony. Teraz na naszej grafice musimy taki sam docisk wywrzeć. To tak, po kolei 5, 6, 7, 8. Tak, dobra. To lecimy po kolei. Piąteczka. Dobra. To teraz szósteczka. Dobra. To teraz siódemeczka, kochani, moi drodzy. Dobra. I teraz ósemeczka. I kończymy naszą zabawę na dzisiaj. Ósemeczka. Jest mocno. Jest bardzo mocno. Jest wręcz idealnie. Nasza płyta główna teraz tak jakby bardziej lata. Ale to może mi się akurat wydaje. Zresztą z czasem obudowa tutaj tak naprawdę przygniata i robi większość roboty. Tutaj chyba masa szła, tak. To trzeba dokleić z powrotem tutaj pod gnieździe. To się ładnie uformuje, bo już jest uformowane po prostu do gnieździa. I jeszcze dodatkowo możemy trochę na tą śrubkę, bo wtedy śrubka, która wejdzie tutaj w gwint, będzie zwierać do tej folii, będzie szła masa ze śrubki. I tak to nie będziemy, tak to nie musimy się głowić, czy będzie pewność, czy pod naszą folią, pod którą jest klej, będzie przewodzić masa, czy nie będzie. No to tak to będzie szło po śrubce i będzie bardzo ładnie. Więc tak trochę do gwintu można wpuścić tej folii i będzie wtedy lepsza masa. Dobra. No, właśnie coś takiego i dognieść tutaj już porządnie. No i pięknie. Powinno to teraz schodzić dosłownie jak marzenie. W porównaniu do tego, co było. Jak on się męczył na tej wypalonej paście, biedaczek. O, rany. Dobra, przy procesorze tutaj nic nie wycieka. Nie, tutaj nic nie wycieka. On jest tak zbudowany, że nawet jak wycieka, no to poleci na te kaptony całe. A nie będzie wyciekać poza gniazdo. To jest tak ładnie zrobione. U Intelów jest to tak ohydnie zrobione, że jest z rdzeniem wlutowane na pusto i nie ma żadnych takich obramówek ładnych do tego procesora i wszystko wycieka na płytę główną, jeżeli za dużo nawalicie. Najpierw wokół rdzenia procesora, a potem na płytę główną. A tutaj jest AMD ładnie zadbało, dlatego bardzo mi między innymi na tym zależało też konstrukcyjnie, żeby brać wersję AMD. No i dobra, kochani. I chyba to by było na tyle. Podłączamy baterię. Jeżeli klawiaturka mignie, znaczy, że wszystko jest ok. A więc uwaga, zaraz podłączam przewód zasilający i patrzcie na to miejsce. Mignęło bardzo szybko, a więc okej. Nie no, w sumie za to akurat KBC odpowiada, ale dobra. Za klawiaturę i tak dalej. Spoko. No i w sumie to by było na tyle. Tutaj jeszcze to chłodzenie. Tak przeczyszczę tutaj z zewnątrz, bo właśnie leżało na tych kawałkach tej pasty zużytej.
Dlatego takie niewielkie ślady tutaj są, ale dobra. Wszystko jest czyściutko jak było. Także nawet jak widzicie, po roku to chłodzenie całkiem nie najgorzej wyglądało. Wyglądało wręcz idealnie, nie było żadnych kłębów. Bardzo dobre jest to chłodzenie. No tylko ta pasta już była troszeczkę gorszej jakości niestety, ale dodaliśmy coś od siebie i powinno teraz być naprawdę bardzo dobrze. Zasilanie, bateria już jest podłączona. Swoją drogą to rozwiązanie z tą baterią jest trochę średnie, że się trzyma tylko i wyłącznie na jednej śrubce i tutaj na zatrzasku, który szybko umie pójść. Takim dość prostym, odłamać się, ale spoko. Lampka już mi całkowicie pada, więc światło tutaj zwykłe bardziej posłuży. No i chyba już kończymy to i to będzie naprawdę ostatni odcinek w tym roku. Przed świętami w ogóle, jaki wrzucę teraz przez noc, 23 już jest, o pewnie zajmie mi godzinka przeróbka tego, żeby to dało się jakoś oglądać. I ustawię i zostawię po prostu lapka na noc włączonego. Teraz przynajmniej jak nałożyliśmy na niego pasę, to nawet nie będę bał się go włączać na noc. I właśnie teraz zostawię go na noc i po prostu odcinek wrzucę na kanał. I przez noc będzie się wrzucać. Dobra, pędzel nie jest uwalany, bo tutaj na tych dławikach od tej strony właśnie kurz się lubi zbierać. Tutaj mamy też te mosfetowe klucze. Podajże sekcja zasilania procesora to jest, tak, dobra. No i nasze zmagania dobiegły końca. W końcu. Jutro jadę do babci, tak dla odmiany. Na święta, w sumie co roku jeżdżę, dobra. A więc nawet nie będę miał za bardzo tak cokolwiek nagrać, bo tam jest u babci fatalny internet. 1 megabit na sekundę tam złapać to jest cud. Stabilny oczywiście, bo tam jest bardzo niestabilna sytuacja, jeżeli chodzi o to. O internet mobilny. Okej, już składamy go. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Bo tam nie było w ogóle żadnej pasty, a teraz jest pasta jakakolwiek. No nie jakakolwiek, MX... czwórka, to jest całkiem dobra pasta od Arctica, więc powinno być już wszystko ok. Składanie na koniec. Oczywiście te sprawa tych zatrzasków. Najpierw ten bok, potem ten bok. I teraz łapiemy oczywiście nasz środeczek. Czyli tak samo. Środeczek lewego boku, ale głośno. I środeczek prawego boku, ale głośno. I voila, i pięknie jest wszystko spasowane. Dobra, teraz tylko kwestia śrubek. Mam nadzieję, że mi się obudowa tutaj nie powróciła. Moja podstawka, podmyszka, jak widzicie, tutaj jest troszeczkę pastą uwalona. Ale spoko. To się akurat da umyć spirytusem, ładnie schodzi, więc nie ma najmniejszego problemu z tym. Najważniejsze jest to, że robótka jest zrobiona. Dobra. Wszędzie zatrzaski są, można skręcać, dobra. Pierwsze co robimy, armory crate, temperatura procka. Jesteśmy w trybie zasilania silent. 37 stopni Celsjusza, a mieliśmy normalnie 60, wow. 37, dobra, karta graficzna 32. 36. Oczywiście, jak wiemy, nasz lapek ma zdolność samopodkręcania się do prawie 4 GHz, a więc wraz ze wzrostem taktowania na zasilaczu oczywiście rośnie temperatura, chociaż jak widzimy jest 38 stopni. No skacze do tych 49, ale najważniejsze, że zawsze spada do tych 38, 7, 6 i nie idzie dalej w górę, bo to by znaczyło, że ta pasta termoprzewodząca, którą nałożyliśmy, po prostu jest już niezdatna do użycia i po prostu się wypala. Jak widzimy, ta temperatura spada do tej określonej, czyli cały czas coś tam się zmienia, no i jest bardzo dobrze. A na GeForce mamy już 35 stopni, a więc wręcz bajecznie. Teraz co robimy? Odpalamy GTA i zobaczymy, jak to działa. Tryb zasilania performance. Póki co... I widzimy się chyba już na Franklinie. Okej, mamy odpaloną grę w tym momencie Full HD. Nie odpalałem nagrywania ekranu, żeby wyniki były jak najbardziej rzetelne, bo to by dodatkowo obciążyło nasz procesor. I spójrzcie. GPU 1, 75 stopni Celsjusza nasz procesor podczas GTA. 83, no dobra.
podskoczył, tak to podskoczył troszeczkę temperatura i taktowanie zarazem też. A na NVIDII mamy tylko 63 stopnie Celsjusza, tak to było po 75. Ale nie zmienia to faktu, że mamy 38 FPS-ów w rozdzielczości Full HD, aczkolwiek do 40 dochodzi na spokojnie. Zależy od miejsca tak naprawdę, w którym jesteśmy, ale moim zdaniem jest lepiej niż było, chociaż 81 stopni dobijało do 95 przy GTA. 89-91, okej, okay, dobiło. Teraz już odpalił troszeczkę mocniejsze chłodzenie. 81, ale spada. Nie dochodzi do 90, powyżej 9. Okej, okay, przez chwilę doszło, ale spada, to jest najważniejsze. Zobaczymy, czy... Zobaczymy, jak wyszło moje nakładanie pasty, czyli pojeździmy sobie troszeczkę. Tak, pogram sobie jakieś 5-10 minut. I potem zobaczymy w trybie takim standby'u, jakie będą temperatury, czy będą jakieś podwyżki, zarówno na baterii, jak i na zasilaczu. Póki co, jak widzimy, temperatura naszego procesora to jest 89 stopni. Przed chwilą było 80, ale okej, okay, spada w każdym razie. A więc jest dobrze, jak na GTA i laptop gamingowy z Ryzenem, to bym powiedział nawet, że aż za dobrze. Półtorej godziny prawie filmu, jak ja to przytnę do godziny chociaż. Się zobaczy, dobra. W sensie nie chcę wyciąć takiego dość kontentu, który powinien tutaj być zawarty, ale dobra. Jakoś coś się wytnie, co nieco, dobra. O, właśnie w tym miejscu mamy skok do 46 FPS-ów, prawie do 50. Ale okej, mniejsza z tym. Jesteśmy w tej chwili w grafice Full HD. Temperatura proca 84 z 83 stopnie, grafika 68. A więc jest znaczna poprawa. Zobaczymy, jak to wpłynie po tam dłuższym graniu w trybie turbo. A więc do zobaczenia za chwilkę. Dobra, jesteśmy w trybie turbo i temperatura na procesorze nie przekracza, jak widzimy... No dobra, teraz przekroczyła przez chwilkę, ale zaraz spadnie. Nie przekracza z 98, 9, setki nie przekracza. W ogóle nawet nie dochodzi do setki, to jest najważniejsze. Jak widzicie, procent baterii jest podobnie, a teraz już nie ma tylko godziny pracy na baterii, a prawie 4. Jakby było te 100%, to by było równe 4, zakładam, ale dobra. Temperatura póki co pozostaje 44 stopnie, to ale jak widzicie powoli spada, ponieważ te heatpipy mocno się nagrzały przy tych 90 stopniach i to musi i trzeba troszeczkę poczekać, aż on się ochłodzi. Ale no troszeczkę teraz jest nieco więcej o te kilka stopni Celsjusza, bo było 38, a jest 43, chociaż zakładam, że to po GTA mógł się troszeczkę nagrzać i teraz po prostu musi się nieco schłodzić. Tak zakładam. Mam nadzieję, że ta pasta nie wypala się w tak szybkim tempie. Także wszystko jest ok, tak jak widzicie. Tylko po prostu sami widzicie, jaki ten radiator jest masywny. I podczas jak ta temperatura spada, to jeszcze KBC steruje obrotami wiatraka na podstawie temperatury. Już jak widzicie, jest 38. No i to właśnie tak działa, że ta temperatura tym jest bardziej niska, tym te obroty są coraz niższe i tym wolniej on sobie radzi ze schłodzeniem tego. Ale jak dobrze widzicie, temperatura oscyluje już nawet w granicach 38. Zaraz możliwe, że spadnie do 37 tak naprawdę. A on tam jeszcze trochę rzeczy w tle przerabia. W każdym razie obecnie mamy 1,3 GHz na częstotliwości, na zasilaniu bateryjnym. Takiej częstotliwości właśnie, a więc sami widzicie, że to jest dobra alternatywa, ten lapek zarówno dla pracy takiej biurowej na baterii, a nawet jak i granie, chociaż przy graniu to nie zalecam, jednak ten tryb turbo tutaj jest troszeczkę przesadzony, bo te 4 GHz trochę tą temperaturę mu podwyższają i ta pasta może się dość szybko szybko przepalać, chociaż MX4 to jest taka, która zbyt szybko twarda się nie robi tak naprawdę i sami widzicie, że ta pasta, która jest tu oryginalnie wsadzana, najpierw jest biała, potem się robi siwa, jak już się wypali, dziwne rzeczy. No, ale przynajmniej temperatury są teraz bardzo przyzwoite, jak na mobilnego Ryzena. Już mówiłem tą kwestię, ale dobra, powtarzam się po prostu ze względu na późną porę.
Ale dobra, w każdym razie życzę wam, kochani, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Oczywiście jak trzeba będzie, oczywiście jak na tradycji co roku nagramy Sylwestra, jak wygląda, będzie trochę biedny, bo jest ta cała pandemia prawdopodobnie, ale mam nadzieję, że wyjdzie mimo tego nieźle. I co, mimo tego, co się dzieje za oknami, co ludzie mówią, jak ludzie straszą w telewizji szczepionkami tym wszystkim, miejcie naprawdę do tego wszystkiego dystans, tak? I żyjcie świętami, a nie tym, co się aktualnie dzieje, i nowym rokiem. Naprawdę, odpocznijcie sobie troszeczkę od takich codziennych problemów. Tego wam serdecznie życzę z okazji nowego roku. I dobra. I w zasadzie to już byłoby na tyle. Ze wszystkiego tak naprawdę ciężko się z wami pożegnać, ale no w końcu trzeba. Do zobaczenia w nowym roku. Trzymajcie się.